mi się wyrwało z wody. Nie jest lecz. No pewnie. Bo my już wiemy, że to nie ma sensu. My się pogodziliśmy z tymi po prostu. Jo! To ja mam. Chciałam ci powiedzieć, że mamy dla ciebie prezent. Próbowałam znaleźć ładne miejsce na złożenie ci życzeń. Znalazłam Trafford, które przypomina trochę Gdańska, nie do końca. I na twoje 50. urodziny, tato, życzę ci dużo szczęścia, dużo cierpliwości i dużo kreatywności, w czym to miejsce mogłoby ci absolutnie pomóc, ponieważ jest prześliczne, więc wpadaj, kiedy tylko chcesz. Wszystkiego najlepszego. Przepraszam, że nie mogę być z wami. Kocham cię, tato. Najdroższy Jacku. W dniu twoich urodzin, nie wspomnę których, chciałam ci powiedzieć, że życzę ci wszystkiego najlepszego. Jesteś wspaniałym człowiekiem, takim pozostań i wiedz, że są rzeczy starsze na tym świecie od ciebie, chociażby miasto Wenecja. Twoje zdrowie. Cześć Jacku, pozdrowienia z Tajlandii, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, 100 lat, albo nie, lepiej 200 lat. Ok guys, 3, 2, 1, happy birthday Jack! Cześć, trzymaj się. Drogi Jacku, to już 50. rocznica. Okrągła 50. rocznica, niczym 50. gol strzelony przez Lewandowskiego. Wspaniała rocznica. Życzę ci z tej okazji wszystkiego, co najlepsze. W życiu osobistym, zawodowym, marketingowym i facebookowym. I życzę ci, żebyś dalej łączył ludzi z różnych dziedzin, branż i dzięki temu rozkwitał marketingowo jako fantastyczny człowiek, którym jesteś. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Są czerwone szpilki! Czerwone szpilki, to prawda! A ma czarne kwiecie! Nie umiem usiąść. I pokazuję, że... To ładna marka jest. Spokój. To jest aparat, to muszę wszystkie prezenty ukryć. Unboxing. Shopping call. I na Jeszcze raz, co nie żyje, co raz, co nie żyje.
Dziękuję wam naprawdę. Uwielbiam was, mówię, bo kocham was, to za mało powiedziane. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy dlatego, że tak jak wspominałem, może ci, którzy nie słyszeli, bo przyszli później, udało się dzięki Joannie, dzięki waszemu wspaniałemu komitetowi wspierającemu to wydarzenie. Dzięki. Marzia, dzięki wielkie. Karolina, kto jeszcze? Orest. Olek. Gdzie jest Olek? Olek tam jest. Beatka, kurczę. No, przepraszam, że tak nie, bo albo wszyscy tak ciężko nam, ale... Musiałbyś czytać. Natomiast dla mnie najważniejsze, tak jak wam powiedziałem na początku, jest to, że po raz pierwszy w życiu udało mi się zorganizować tak duże urodziny, bo chyba nawet moja 18 nie była tak duża, ale sam tego sobie nie otrzymaliśmy gości, tak? Ale po raz pierwszy w życiu udało nam się zebrać was wszystkich, których spotkaliśmy w różnych momentach naszego życia. Niektórych, których znamy tylko i wyłącznie z internetu, którzy się tutaj spotkali. Ja naprawdę jesteśmy, myślę, z Janem szczęśliwi, że wam się udało wszystkim spotkać w jednym miejscu. Nie wiem, czy się spotkamy znowu za 50 lat, może na 50 kogoś kolejnego, może na za rok. Ja was osobiście serdecznie zapraszam na 18 Janę, która będzie za 2 lata. Ja od razu mówię, że jestem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i też założę, grupę, na której ja nie zaglądałem. I szpilki! Szpilki założysz! Słuchajcie, czy ktoś coś się trochę powiedzieć? Ja dziękuję wszystkim. Jakbym kogoś pominęła, bardzo przepraszam, ale naprawdę tyle dobra i tego wokół mnie było. To było wyjątkowe. Teraz się koryguję, nie będę nic mówiła. Ale wam dziękuję. Dobra. Proszę tą rolę, bo ostatni raz tylko się zaśpiewała Marilyn Monroe. To you. Happy birthday, Mr. Cockabee. Cześć Jacku, poza życzeniami wszystkiego najlepszego, jedyne czego mogę ci tak naprawdę życzyć, to abyś nadal pozostawał tak pozytywną postacią, bez której polski internet nie byłby taki, jaki jest. Pozdrowienia. Dla kota. Dla kota, szukaj dalej. No dobrze, gorąco, tak było gorąco, dobrze tu dodatki są, możesz to wyjmować. Pomogę. Wszystkiego dobrego.